Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Urobos na moim kanale. Na początku może wybaczcie trochę za taką średnią aktywność. Przez ostatnie tam chyba 2 czy 3 tygodnie. Aczkolwiek w sumie za bardzo nie miałem chęci do nagrywania, więc po prostu wybaczcie. Z tego co pamiętam, od ostatniego odcinka dość sporo się zmieniło. Więc może tak, zacznijmy ogarniać zmiany. Przede wszystkim tak, już zacząłem grać Ravaną, ale przyjmę ze 7 do 10 poziomu mniej więcej. Zresztą co już mogliście widzieć wczoraj w odcinku Umila. W odcinku z walki 1 na 1 z Arturkiem. Ogarnąłem sobie do tej Ravany pilota, tego Arnava Poa. No i powiedzmy w miarę zrobiłem skille, jeszcze został tylko jeden poziom, ale to jeszcze złota potrzebuję na to. To samo w sumie było u Bernadetki. Kupiłem cwaniaka jeszcze. Tak było z kwestii plotów. Dorobiłem 2 toksiny do Capriego, żeby był już full setup. Jeszcze tytana zrobiłem bardziej. Squalet już chyba widzieliście. No i tytana też w sumie samego w sobie ulepszyłem znacznie lepiej. Ponieważ plan jest taki, żeby zrobić teraz rdzeń, czyli tarczę reflektora, po prostu na poziom 30. Myślę, że coś już wtedy będzie też bardziej dawać po prostu. Żeby mógł się trochę po prostu, wiecie, bardziej pchać w walkę taką. Już naprawdę na blisko walkę, bo z tymi shotgunami to już naprawdę muszę mieć po prostu jakąś ochronę po prostu porządną, nie? No i ewentualnie myślę, że jeszcze pociągnę trochę mobilność i się zajmę modułami. Trafiłem onslaught reaktor, także to jest bardzo fajna rzecz dla mnie. No i co? I trochę wydałem pieniędzy na tą grę w Ralu. I kupiłem drony. Konkretnie kupiłem tak, Nebulę kupiłem, ofertę z Nebulą. Więc to na przykład mam złote chipy po prostu, tak? No i kupiłem też ofertę za złoto, którą wykorzystałem na tego drona, na tą Persefonę. No i na pilotów, tak? Na Arnava i Bernadette. Więc tak by to wyglądało. Po prostu drony kupiłem po to, żeby w ogóle dało się grać tymi moimi robotami. I tak, no, czekajcie, jeszcze sobie tu jedną rzecz sprawdzę, tak, dokładnie będzie super. Czyli przejdziemy sobie do gry, może zróbmy sobie grę 1 na 1, nie 1 na 1, tylko w FFA, jedną grę. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. Chciałem zająć przynajmniej 3 miejsce, żeby móc otworzyć skrzynkę po prostu przy was jedną i zobaczyć, co tam wyjdzie. Czy tam jest Orochi? Tym Psarocia tam jest. Fenrir. Mocny ten Fenrir jest. Mam nadzieję, że nie dobrze, ale ja pójdę i tak tutaj. To jest Capri. Mam nadzieję, że nie jest zbyt silny. Ma Clocking Unit. I tam jest. Nie jest zbyt silny, dobrze. Tutaj chłop ma Glaciery. Aha, zniszczył się, po prostu się zniszczył, okej. Okay. Dobra. Dobra, tutaj będę się... Szkoda, że nie ma Havoków już. No widzicie, no stormy tutaj nie domagają po prostu w takich sytuacjach. No, ten Capri to mnie chyba nawet poskłada teraz. Dobra, muszę sobie odłożyć. Umiejętność. W sensie storm sobie muszę odłożyć. Okej.
Dobrze, widzicie, no da się Ravaną tak ugrać. O, jak zrobiliście bulwark. Ja się trochę przeładuję. Umiejętność też sobie zrobiłbym najlepiej. Dobra. Robimy atak. Kurde, zabrali mi go. Kurde, głupia Demeterka. Zabrała mi. Tym, że Orochi mnie jeszcze goni. Ja się muszę tutaj trochę przeładować, trochę uleczyć. Dobrze, tak zrobimy. O kurde. Dobra, przegrałem tutaj to akurat. Dobra, tu przegrałem. Ale dobra, nie było najgorzej. Nie był to najgorszy run. Skąd ja tu już obrwałem tak? Halo? Dobra, Orochi. Obrywaj, tak. Super. Okej, tam jest Aojun. Okej. Tam jest jakaś harpia, okej. Jasne, okej. Ty niech się ode mnie akurat odczepi, jeśli o to chodzi. Zróbmy tak, ja mu szybką bombkę wolnę. My tak, o. Okej. Nie było najgorzej teraz. Co tam jest? Artur? Nie, Sharanga. Kurde, jeżdżę się do mnie z tym spocnym nosem. No to tu niestety nie miałem szans. No trudno, to weźmiemy, zrobimy tak teraz. Kurde, on do mnie idzie. To, no. Się na mnie uziął, widzę. Więc trzeba się go tak pozbyć w sumie. Dobra, muszę uciekać. Okej. Dobra, okej. Ten chłop tutaj się na mnie uziął trochę. Ale okej, udało się. To fajnie, udało się go zniszczyć tutaj akurat. Co dalej? Czyli już jest trzech graczy łącznie ze mną. On tu po mnie idzie Orochi. Dobra, może się uda go jeszcze zniszczyć? Nie, nie udało się. No to trudno. O, co on tu wziął? Aha, okej. No takie coś. Mam nadzieję, że nie ma lockdownera przynajmniej. Widzicie, no skłale są spoko, tylko... Nie leć. Błagam, nie leć nigdzie, nie. Co on tamten robi? Kurde! Kurde, no! Cholera! Kurde, się na mnie uziął, no. Cholera jedna. Zrobimy tak, no muszę wziąć po prostu kolejną harpię. Bo się na mnie cholera wzięła. Mam trochę defensów. Ja mam clocking limita też. Ale się będę musiał chować tutaj. Dopóki on umiejętności nie weźmie. Kurde, kolejny mi teraz go kradnie. Cholera, mogę to wygrać, ale kurde, no. Ten tu się uwziął trochę na mnie.
Kurde, teraz mu się pofarciło, naprawdę mu się teraz pofarciło. Dobra, siądzie bomba. Kurde, nie siadła. No to hołk. Miejmy nadzieję, że teraz coś się uda. Ale ten chłop tutaj, kurde, kombinuje z tym serenem teraz. Ja takich nie lubię właśnie kombinatorów. Ale drugie miejsce, jakbym zdobył, to by było po prostu świetnie. Tylko muszę teraz po niego lecieć. Jestem odporny na jego efekty, także tutaj nie ma akurat problemu. O nie, nie jestem odporny na Freeza akurat. Ale dobra, jestem drugi już. Nie ma większego problemu, myślę. A chłop się raczej nie zespawnuje, no bo nie będzie pewnie ryzykować, także... Także, no powiedzmy, w miarę ta runda wyszła, ale... Chyba nawet nie zrobiłem najwięcej damage'a. Tak mi się wydaje, że nie mam damage'a na drugie miejsce. Tylko tamten chłystek. Mikrot, o, akurat. A widzę, że oprócz srebra w sumie to za bardzo użyteczne rzeczy tu nie ma. Dobra. A nie, zrobiłem jednak, okej. Okay. Ale dobra, okej. Okay. Jest skrzyneczka. Sobie otworzymy skrzynkę. W międzyczasie. I dobra. Zobaczymy, co mi tu wyleci. No to nie ma za bardzo użytecznych rzeczy. Dora z Dora tylko w sumie, no to tam mnie za bardzo nie obchodzi. No i dobra. Zróbmy sobie jeszcze rundę jedną dominacji dla odmiany. Nie będzie można skończyć ten odcinek po tej rundzie. Okej, okay, mapa The City. Dobra, biorę standardowo Fenrira. Tak patrzę, czy nie ma tutaj klanów jakichś lepszych, żeby się spodziewać graczy, ale... Ale nie wiem w sumie. Tam chyba nie ma Plutonu, mam nadzieję. Co to jest? Blitz. Ale z Rajemami to nie jest aż taki groźny w sumie. On był w sumie nawet z lockdownem. Dobra, lockdownować może nie, ale suppression. Erebus, on będzie wkurzać jak nie wiem. Jest skorpion soniczny, mi się sfokusował na niego. Potem jeszcze. Dobra, co tu... Co tu się ogółem dzieje? I powiedzcie. No chodź, ale Shell. Shell, się tam nie baw, kurde. Ja będę się bawić tymi karabinkami, kurde. Naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę chcę, żeby te karabiny się po prostu jak najszybciej skończyły, bo one... No, po prostu... Kurde, tak ludzie się bawią w takiego kotka i myszkę bez sensu. Nawet nie ma z tego żadnego pożytku w sumie. No, chyba teraz będzie jeszcze po Beacona. Kurde. Przewidywalne lockdown. Nie. Jeszcze mi go chyba zabiorą nawet. O, Lokiego jestem w stanie trafić. Dobra, Revenant też nie muszę przejmować za bardzo. No to nie jest... Nie będzie jeszcze to mocny Revenant. To nie jest nic, więc nie muszę aż tak bać. Tylko po prostu Beacona. No widzicie, no życie mu szybko schodzi. Na mnie nie supresuje nikt, nie ma, nie pomyśleli o tym. Dobra. Dobra, tak. Nie w miarę szybko schodzi. Co tam jest? Caprita. Dobra, ty schodź. Ty schodź. Musi zejść ten Capri, no musi zejść. Dobra, supresja mu siedzi, lockdown mu siedzi. Tylko muszę wrócić na Beacona, po prostu. Aha, doładowany jest chyba. No dobra, wystarczy, że będziemy mieli 3 Beacony i będzie ok. Chodź tu, teammate, masz tarczę. No i ok, jest git. No, tam na Demeterkę widzę w składzie.
Behemoth. O, to jest Behemoth. Demeterkę mogę w sumie sfokusować. No, tego Hawka. Widzicie, idzie ładnie robić. Idzie naprawdę ładnie zagrać. Dobra. Okej. Okay. Nie było najgorzej. Sorki za hałas tam na dworze u mnie jest. Dobra. Z katerami jest, to mogę go doładować. Na pewno będzie to lepsza decyzja jakaś. Bym zrobił tak. Co my tu mamy? Co tam jest? Tą flankę możemy w sumie trochę zjechać na dobrą sprawę. Okej, okay, i możemy tak atakować. Dobra. Okej, okay, widzę, że idzie tutaj chłop raczej. Okej, okay, możemy się teraz fokusować na tego całkowicie. Na tego muromecy trzeba. Nie będę niszczyć Erebusa, bo pewnie wyciągnie kolejnego tytana. Nie potrzebujemy na razie dwóch tytanów mieć do zniszczenia. Wystarczy nam muromec, tak naprawdę. Dobra, teraz mogę go trochę... Widzicie, no wyszło. W miarę. Tutaj o. Już go nie ma właściwie. No i super. Muromec zjechany. Jednego muromeca mniej zawsze, pamiętajcie. To jest po prostu lepiej. Tym razie, że to też chłop robi świetną robotę w sumie. Okej, okay, kolejny muromec do zjechania. To tutaj już padłem w sumie. Dobra. To padam akurat. Aczkolwiek, no... Nie najgorzej jest. Nie najgorzej, to nawet wytrzyma mi ten kapli. Dobra, no to bierzemy... Bierzemy tego dziada. Trzeba się po... Oho! To się zrobiło niebezpiecznie na flance nawet. Okej, to polecę ten punkt odbić w sumie, bo tam jest spokój w miarę na ten moment. A to jest tak dominacja, więc na spawnie się tylko spawnują. W ogóle tam aż się udało zająć. No patrzcie. Dwa kepli, jaką ofensywę zrobiły w sumie. Teraz tak. Mogę punkt E przejąć w sumie. Myślę. A nie, on jest przejęty. Dobra, okej. No to wyszło tak. Walka skończona nawet. Dziś nawet minusa w sumie nie musiałem używać. No mogę w sumie zraszować. O! O, to jest niespodzianka w sumie nawet. To jest niespodzianka, naprawdę, bo musiałem chyba grać z ekspertami. Czekajcie, ekspert. No. No to ładnie. Nawet z ekspertami mi rzadko takie wyniki wychodzą, ale to dobrze, to dobrze. Także myślę, że tym pozytywnym akcentem sobie skończymy dzisiejszą grę. Dzisiejszy odcineczek. No dzięki za oglądanie, wiadomo. Jeśli wam się podobał, no to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co? Standardowo widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!